Dzień dobry, witam serdecznie. Jest nas 176 osób. O, jeszcze widzę, ktoś dochodzi, 181. To jeszcze chwileczkę poczekamy. Możecie pisać, skąd jesteście. O, Kasię znamy. Pewnie znamy większość z Was, Pewnie, tylko po pewnie. imieniu ciężko Poznań. rozpoznać. Ja również witam bardzo serdecznie z Lubuskiego. Kraków, Gniewy, Gdynia, wow, cała Polska po prostu. Ania, nadążasz? Nie, nie nadążam. Tak szybciutko piszecie, że nie nadążam. Z Wąszynek. Witamy również i Barcin, i Górki. Super. I Basię z Gdyni. I Żary. O, to blisko mnie. Ja jestem z Żagania. Witam. Z Lubska, Małgosia. Proszę. I Lubin, i Bytów, Olsztyn, z całej Olsztyn. Polski jesteście, i ze Słupska. Ale super. Ale fajnie, że Was tyle jest. 202 osoby. Niesamowite. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Jeszcze może ktoś dojdzie. Napiszcie, czy nas słyszycie. Czy nas widzicie i czy słyszycie dobrze? Może Słyszycie coś wszystko? podgłośnić? O, jest ktoś z Żagania. O kurczę, ale super. Agnieszka. Witam cię serdecznie. O, Ania nam na chwilkę zniknęła. A może wy widzicie Anię? Powiedzcie, przerywa. No właśnie. Ani nie widać, no właśnie, Ani nie widać. O, już jest z O, nami jest. Ania. Ania, nie uciekaj, nie bój się. Nie uciekam, nie uciekam, nie uciekam. Ania się schowała, ale już się odnalazła. Już jestem. O, Annę Ludwika chyba znam. Dobrze, fajnie. Czat będzie moderowany. Na czacie będzie z nami Krzyś Jaworski, koordynator programu. Pewnie większość już go zna. Na pierwszym webinarze był i będzie odpowiadał na Wasze pytania. Więc Wy czatu nie będziecie widzieli, ale spokojnie, jak macie jakieś pytania, to bez problemu można je zadawać i Krzyś będzie starał się na bieżąco na wszystko odpowiedzieć. Na początku załączę Wam krótką ankietę. Dzięki temu poznamy, jakie macie oczekiwania i kolejne dwa webinary bardziej dopasujemy do tego, co chcielibyście. Dobrze? Przy okazji zobaczymy, z jakimi dzieciakami pracujecie, w jakim wieku, więc będzie można bardziej spersonalizować te kolejne szkolenia. Moment, zaraz tu zobacz. O, już. Widzicie ankietę? O, ja już widzę, że Tak, odpowiadacie. piszą, że widzą. Tak. O, szkoła podstawowa w przewadze, przedszkola znacznie mniej. Tu mam podgląd, ale trochę jest, to fajnie, bo ja generalnie na co dzień pracuję w przedszkolu, a Asia pracuje w szkole. Tak, Więc Asia, dokładnie. jesteście w większości. My jesteśmy w mniejszości, widzę. 10% nas tylko. O, a z takimi maluszkami jak moje, trzylatkami, to widzę tylko 2% osób pracuje. 7-8 lat chyba najwięcej. Jeszcze chwilkę poczekamy. Już spłynęło nam połowę, widzę. Ankiet, to jeszcze troszeczkę, jeszcze chwileczkę. Tak, da się zaznaczyć, aha, więcej odpowiedzi, ale w którym pytaniu? Czy chodzi o pytanie w
jakiejś szkole, tak? W drugim. Ania, drugie pytanie, bo ja już teraz nie widzę pytań. W drugim pytaniu nie uwzględniłam, że rzeczywiście może ktoś pracować i w przedszkolu, i w szkole. I niestety nie zaznaczyłam podwójnego wyboru. Mój błąd, przepraszam. Więc proszę tam zaznaczyć, gdzie więcej godzin. O, na przykład. O, może tak. O. Albo może być też w szkole od 6 do 8 klasy. Jeszcze 8 nie mamy. Nie, od 6? Nie, to coś źle. Od 6 do 8. Nie, powyżej 8 wtedy. No. No. O, już mamy 85% wypełnionych, czyli już pomału widzę, że finiszujecie. Fajnie. Dziękujemy, że chcecie wypełnić. Jeszcze momencik. O, i cały czas widzę, dołączają nowe osoby. W tym momencie jest nas 247. Ojej, jakoś strasznie dużo. Może do 250 zaraz dobijemy, popatrzmy. 249. O, jest. No właśnie ten moment, kiedy zaparzyła się pewnie herbata i już można zasiąść przed komputerem. Czyli co, już zakończamy głosowanie. Czy jeszcze ktoś coś dopisuje? Jeśli jeszcze ktoś coś chce dopisać, to proszę napisać na czacie, to wtedy jeszcze sekundkę poczekamy. Chyba nie, chyba już wszyscy... co chcieli napisać, to napisali, więc zakończymy. Okej, i przeniesiemy się, o, udało się, na prezentację. A więc tak, bardzo się cieszę, 255 osób jest z nami, bardzo ładna liczba. Będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o kodowaniu z najmłodszymi. Z najmłodszymi, czyli z przedszkolakami. I generalnie z dziećmi uczęszczającymi do szkoły klasy 1-3. Pisaliście, że niektórzy pracują też w innych placówkach, więc generalnie dla nich też coś będzie. Będzie o kodowaniu offline'owym. Co to takiego jest to kodowanie offline'owe? Czyli kodowanie bez użycia sprzętu, bez komputerów, bez tabletów. Po prostu zwyczajnie z dziećmi się bawimy. Do sprzętów myślę coś nawiążemy przy ostatnim webinarze, a na razie nie. Z takich czysto organizacyjnych spraw to najważniejsze, co musicie wiedzieć, to przede wszystkim pracujecie w różnych placówkach i z różnymi dzieciakami. Więc tak na spokojnie, na luz, wiadomo, że w różnych miejscach różne rzeczy da się zrobić. Nie ma tak, że coś musicie na konkretny termin, że musicie dokładnie robić według jakichś scenariuszy czy coś. Nie, jest duża dowolność. Tutaj do wszystkiego staramy się podchodzić w miarę elastycznie. Pracujemy oczywiście w swoim tempie, a przede wszystkim w tempie dzieciaków. Nikt nie pogania, nikt jakoś nie sprawdza, więc duży luz. No i przede wszystkim, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, obojętnie na jakim etapie realizacji programu, to zawsze z tymi pytaniami można się do nas zwrócić na maila mistrzów kodowania i na pewno ktoś udzieli odpowiedzi. Jak coś wam się, będziecie chcieli się jakimś pomysłem podzielić, to też zawsze możecie się zwrócić i też będzie nam bardzo miło, jeśli będziemy mieć taką informację zwrotną, jak u was przebiega program, co się dzieje, będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No i jeszcze od razu sobie załóżmy, że mamy prawo do błędów, do tego jeszcze dojdziemy przy jednym moim slajdzie, jaki ja popełniłam błąd i dopiero jak mi to w praktyce wyszło, co ja tam nawyczyniałam, to do tego dojdziemy, więc spokojnie wszyscy się dopiero uczymy.
Więc wiadomo, że tylko ktoś, kto nic nie robi, to błędów nie popełnia. No, pamiętajmy o jednym, że spokojnie damy radę. Kodowanie naprawdę jest dla każdego i nie ma osób, które nie są w stanie się tego nauczyć. Za tydzień, tak, Asia, za tydzień Kodowik się zaczyna? Dokładnie. 15 października. 15 października zaczyna się Kodowik, więc fajnie byłoby, gdybyście spróbowali, kto będzie chciał, sobie jakieś właśnie dodać wydarzenie na Kodowik i coś tam z dzieciakami się pobawić, bo chcielibyśmy, żeby Polska zajęła jakieś dobre miejsce, więc miło byłoby, gdyby tych wydarzeń było sporo. Ja w słuchawkach słyszę jakiś taki pogłos. Czy wy słyszycie dobrze? Tak, jest pogłos, pisze mi Krzysio. Dobra, ja spróbuję założyć słuchawki. Może to jest też coś z mojej strony. Ja założę, zobaczymy, czy coś się polepszy. Momencik, ja nic nie zmieniam. A teraz? Teraz mi się wydaje, że jest lepiej. Okej. Okay. Jest super. No to być może moja wina. Przepraszam. To nic. Jakby coś się działo, jakbyście coś źle słyszeli, czy coś, to od razu znać dajcie, więc będziemy coś próbować z tym zrobić. Czego, najpierw takie ogólniki, czego uczymy dzieci? Generalnie duży nacisk kładziemy na to, żeby ich uczyć współpracy. Może to dziwnie brzmi, bo z założenia to ma być kodowanie, tak? Ale nawet kodując, ważne jest, żeby jednak tej współpracy, współdziałania, pracy dla zespołu dzieciaki uczyć od małego i to później procentuje, to im się przydaje. Stawiamy na kreatywność. Tak jak sobie dajemy prawo do błędów i do różnych rozwiązań, to tak samo traktujmy dzieciaki i im też pozwólmy na to, żeby szukali swoich rozwiązań. Nie krytykujmy. Wszystko generalnie jest ok, są różne możliwości, są różne drogi dojścia do celu, więc dajmy im szansę, żeby właśnie mogli sobie poszukiwać. Pracujemy nad logicznym myśleniem, nad czym jeszcze? Nad algorytmicznym myśleniem, no i ogólnie również nad tym, żeby dzieciaki potrafiły argumentować swoje wybory. No, a przede wszystkim, przy tym wszystkim, to się głównie dobrze bawimy. To jest nasz taki nadrzędny cel, który przed sobą stawiamy, że generalnie to kodowanie to ma być przyjemność i dla dzieci, i również dla was. To nie mają być zajęcia robione na siłę, tylko to mają być zajęcia, z których fan będziecie mieli i wy, no i przede wszystkim dzieciaki, z którymi pracujecie. Kodując, można sobie stworzyć pewną przestrzeń, żeby nam było łatwiej, szczególnie na początku, się ogarnąć, więc można sobie coś takiego zrobić. Można na różne sposoby. Tutaj ja na zdjęciu dałam kilka przykładów takich, które ja sobie wykorzystuję u siebie w pracy. Dwa tak omówimy bardziej szczegółowo. I na co zwracamy uwagę, kiedy staramy sobie tą przestrzeń zorganizować? Przede wszystkim na wiek i na możliwości rozwojowe dzieci. Co innego możemy zrobić z trzylatkami, a co innego z dzieciakami w wieku szkolnym. Więc jeśli tutaj widzicie krzesełka i to się fajnie sprawdza, ale tak poniżej 5 roku życia może być ciężko, więc generalnie to jest przeznaczone dla takich dzieci starszych. A jeśli mamy maluchy, takie całkowite maluchy, 3-4-latki, to dla nich możemy sobie przykładowo taką przestrzeń stworzyć, chociażby na talerzykach. Natomiast wiadomo, szkoła podstawowa, jeśli im zapodamy takie talerzyki, no to mogą się troszkę
troszkę dziwnie na nas popatrzeć. Oni za to sobie świetnie poradzą już z jakiegoś rodzaju labiryntami i to nawet bardziej skomplikowanymi, no natomiast trzylatek nie będzie za bardzo wiedział, co z tym robić. Więc patrzymy, z kim pracujemy, na wiek i na możliwości po prostu dzieci. Nie porównujemy, że u koleżanki to wyszło, więc robimy identycznie, tylko patrzymy, co się da zrobić u nas. Zwracamy też uwagę na rodzaj zajęć. Jeśli chcemy sobie zrobić zajęcia, które głównie będą zajęciami ruchowymi, a przy okazji gdzieś tam trochę tego kodowania sobie mamy zamiar powplatać, no to też wiadomo, nie wybierzemy tutaj talerzyków, tylko na przykład możemy sobie wziąć wtedy takie obręcze, nie wkładając do nich niczego, żadnych kartek i wtedy mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o takie zajęcia jednocześnie ruchowe i jednocześnie z elementami kodowania. Tak samo przy temacie zdjęć też sobie dobieramy to, co nam pasuje. Wiadomo, jeśli pracujemy na figurach geometrycznych, no to akurat pierwsze, co się nasuwa, że wtedy możemy sobie skorzystać z takich kolorowych kwadratów. No i też bardzo istotne jest, to wychodzi w praniu, jak już się pracuje z dziećmi, liczba uczestników. Wiadomo, że inaczej sobie zorganizujemy zajęcia, jeśli tych dzieci będziemy mieli dziesiątkę, inaczej, jeśli dzieci będzie znacznie więcej. I tutaj też A czy mnie słyszycie? O, Ania nam uciekła. Mnie słychać, dobra. Tak, mnie słychać. Miejmy nadzieję, że zaraz Ania nam wróci. Ania, wróć! Jak ładnie poprosimy nasze internety, to zaraz nam Ania wróci. To, co Ania mówi, to prawda. Musimy dostosować przede wszystkim tę przestrzeń do wieku dziecka. Ja myślę, że każdy zna swoją grupę i będzie umiał ocenić i wiecie tak naprawdę, co chwyta, co bawi dzieciaki, w czym one się są w stanie, czym są w stanie zainteresować, no i co macie tak naprawdę. Słuchajcie, każdy z Was ma nawet jakiś dywan, prawda, czy wykładzinę. Na tym dywanie można wykleić taśmą malarską, która świetnie się trzyma wykładziny i można wykleić, prawda, czy jakieś kratki, czy labirynty, czy jakieś pole działania i tak dalej. Słuchajcie, na przykład korytarz szkolny, tak, który jest bardzo często wyłożony płytkami, jest też bardzo fajną przestrzenią do działania. Więc ja myślę, że tutaj z tym nie będziecie mieli problemu, a pomysły, które Wam pokażemy w tym webinarze i w następnych, na pewno pomogą Wam znaleźć sposób, nie martwcie się, nie przejmujcie, że no, jakby tutaj nie mamy możliwości. Jesteśmy nauczycielami kreatywnymi, bo za takich uchodzimy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolni są kreatywni, więc myślę, że spokojnie dacie radę. Ja, bo Ania wspomniała tutaj o tych talerzykach, to jest bardzo fajny pomysł, szczerze powiedziawszy ja o tym nie pomyślałam, ale właśnie jak zaczęła odmówić, to wpadł mi pomysł na pewne zadanie, więc myślę, że wykorzystam, obecnie pracuję z klasą pierwszą i też stawiam pierwsze kroki, jeżeli chodzi o kodowanie z młodszą grupą, ponieważ z wcześniejszą grupą pracowałam przez 2 lata, to była druga i trzecia klasa. Oni byli o wiele starsi i już, no, że tak powiem, nawet rozumniejsi, więc to, co z nimi robiłam, wiem, że na razie jeszcze maluchy nie są na to gotowe. Muszę zacząć od podstaw i uwierzcie mi, zaczynamy właśnie od kodowania offline, bawimy się na dywanie, programujemy kolegów, tak, dzisiaj na przykład programowaliśmy sobie właśnie koleżanki i kolegów, utrwalaliśmy kierunki prawo, lewo i o, jest już z nami Ania. Właśnie Ania, powiedziałam wszystkim, że...
Tak, że te talerzyki to jest w ogóle świetny pomysł i wpadł mi super pomysł na zajęcia, tak więc na pewno z pierwszakami wykorzystam i jak tylko będę miała relację zdjęciową, to się podzielę. No dobra, to oddaję Ci głos, Ania, kontynuuj. Dobrze, że jesteś, to jak znikam, to zawsze możesz ratować, więc okej. Asia powiedziała o talerzykach, słyszałam też, że mówiła o labiryntach, o płytkach, tak? Dobrze słyszałam? Tak, dobrze. Więc generalnie można sobie radzić na różne sposoby. To, co Wam pokazuję... A, coś nam Ania dzisiaj ucieka. Czy ktoś, a słyszycie mnie? Słychać, dobra, nie ma Ani, dobra. Jestem, okej, okay, dobra, ja jestem, to jeszcze chwilę. O, i ja też już jestem. I ja też już jestem. Ja nie uciekam, to chyba Krzyś tam tak odłącza ten dźwięk i wideo, bo pokazywało mi, że wyłączone, więc nie uciekam. Ten Krzyś. Tak, winny musi się znaleźć. Więc generalnie to są tylko pewne propozycje stworzenia takiej przestrzeni, a oczywiście możecie w dowolny inny sposób stworzyć sobie swoją. I idziemy dalej. I dzisiaj ja ze swojej strony chciałam Wam przybliżyć dwa takie rodzaje zajęć, właściwie dwie takie proste pomoce, które sobie można zrobić i które można w miarę uniwersalnie na wiele sposobów wykorzystać. Bo generalnie zależy nam też na tym, żeby jak najlepszy efekt uzyskać, a jednak w miarę możliwości za dużo się przy tym nie narobić. Tutaj mamy 16 kwadratów, są 4 z każdego koloru, 4 kolory po 4 kwadraty. Jeśli pracujecie z dziećmi starszymi niż przedszkolaki, oczywiście ilość kolorów, liczbę kolorów, liczbę kwadratów można sobie dowolnie zwiększać. Wtedy oczywiście możliwości też się znacznie zwiększą. Natomiast jeśli pracujemy na etapie przedszkolnym, czyli tak jak ja, to myślę, że te 4 kolory to jest taka liczba akuratna. Dlaczego wybrałam akurat takie kolory? Żółty, zielony, czerwony, niebieski, dlatego, że kojarzą mi się z porami roku i wtedy mogę je sobie również wykorzystywać do zajęć na przykład z cykliczności pół roku i układać sobie na podstawie takich kwadratów rytmy i można to sobie wykorzystać wtedy również do tej tematyki. Zobaczcie tutaj już same te kwadraty, tworząc sobie z nich taki rodzaj jakby planszy, możemy to zrobić na wiele różnych sposobów. I sposób ułożenia może już być zadaniem dla dzieci. Czyli możemy na przykład poprosić dzieci, żeby w taki sposób ułożyły kwadraty, żeby każdy kolor był w jednej linijce oddzielnej, żeby w jednym rzędzie nie pojawiały się różne kolory, tylko jeden wybrany kolor. No i wtedy dzieci sobie myślą, no i generalnie finalnie dochodzą pewnie do takiego rozwiązania. Możemy poprosić, żeby z każdego koloru postarały się stworzyć kwadrat większy, a następnie z tych 4 kwadratów ułożyły jeszcze większy kwadrat. To też może nam się przydać, jeśli właśnie sobie ustalimy zajęcia, akurat będziemy mieć jakieś takie bardziej z edukacji matematycznej, to wtedy fajnie możemy sobie nad tym popracować. A jeszcze nie powiedziałam, warto olaminować. Jak już coś sobie robicie,
To fajnie byłoby, gdyby to jednak olaminować, bo wtedy możecie to sobie zdecydowanie dłużej na tym popracować. Więc już, tak jak mówiliśmy, samo ułożenie tych kwadratów już może być tutaj kodowaniem, sposób ułożenia już może być taką zabawą dla dzieciaków. Jeszcze nic na tym nie położyliśmy, a już wiele informacji można w ten sposób zawrzeć. I dla nas to oczywiście jest proste, tak? Cztery kolorowe kwadraty w jeden złożone. Natomiast dla takiego dziecka 4-5-letniego, no to tutaj już wymaga to chwileczki zastanowienia. Możemy sobie zrobić też z tych kolorowych kwadratów sudoku. O, tutaj mamy, to jest to zdjęcie. Widzicie, sudoku, czyli żaden kolor nie może nam się powtarzać ani w poziomie, ani w pionie. I tu jak sobie przelecimy po kolei, po każdym tutaj wierszu, rzędzie, to zobaczycie, że się udało. Ale mając takie kwadraty, właściwie nie musimy ich wcale składać w całość, żebyśmy mogli zacząć już kodowanie. Bo wystarczy, że będziemy mieć cztery i tutaj przy tym ćwiczeniu, o którym za chwilę opowiem, fajnie byłoby właśnie podzielić dzieci na zespoły, bo wtedy wyjdzie nam prawdopodobnie, że nie wybiorą tego samego rozwiązania, tylko wyjdzie nam to, że każdy zespół może zrobić to w inny sposób i okaże się, że każdy z tych sposobów może być równie dobry. I już mówię, o co chodzi. Mamy cztery kwadraty po jednym z każdego koloru, i zadanie jest dość proste. Trzeba stworzyć jedną linię, ułożyć kwadraty w jednej linii, natomiast zrobić to zgodnie z pewnym kodem. Ogólnie w kodowaniu to, z czym się często spotkacie, to będą różnego rodzaju symbole. To będą różnego rodzaju symbole. Najlepiej te symbole, na których będziecie pracować, wybierać takie, które się dość naturalnie kojarzą z tym, co mają oznaczać. Wiadomo, jeśli chcemy zrobić krok do przodu czy w bok, to nasuwają nam się strzałki. Jak widzicie strzałkę, to tak z automatu od razu mniej więcej wiadomo, o co chodzi, nawet bez tłumaczenia, że to pewnie chodzi o to, że trzeba w tym kierunku się przemieścić. Tutaj mamy serduszko i serduszko przekreślone. Co te serduszka znaczą? Otóż znaczą to, że czerwony będzie leżał koło zielonego, że będą blisko siebie, natomiast żółty i niebieski to są kwadraty, które mają być przedzielone innymi kolorami. One nie mogą być koło siebie. Ja mam akurat wybrane takie symbole, z takich korzystałam na zajęciach, bo mam małe dzieci, więc no u mnie one dość naturalnie od razu to odczytały, że aha, lubią się, serduszko znaczy lubią się, jak się lubią, to mogą być sąsiadami, a tu jak jest przekreślone serduszko, znaczy, że się nie lubią, nie chcą się razem bawić, więc trzeba ich odsunąć od siebie, więc staramy się te symbole też dopasować do wieku dzieci. No i co jest istotne, też trzeba im jednak wytłumaczyć, co dany symbol znaczy, bo nam się może wydawać jasne, im niekoniecznie, więc to jest istotne, że jeśli ustalamy jakiś kod, to on musi być zrozumiały dla odbiorcy. Musimy nadawać tak jakby w tym samym języku, tak? Tak jak się uczymy też języków obcych i my będziemy mówić w języku, którego nie zna osoba, do której mówimy, no to generalnie nic z tego nie wyjdzie i sobie nie pogadamy, więc tutaj też musi być jednak zrozumiałe, że aha, serduszko to znaczy to, a strzałka to znaczy to, więc i nadawca, i odbiorca muszą wiedzieć to samo. No i zobaczcie, no tutaj prosta sprawa,
Aniu, mam tutaj pojawiło się pytanie szybciutko, bo póki jesteśmy przy tych klockach. Jaka jest wielkość tych kwadracików? Jaką przyjęłaś wielkość? No ja przyjęłam sobie tak 20 na 20, ale to jest pełna dowolność. Czym większe dzieci, znaczy zależy też do czego chcecie wykorzystać. Jeśli chcecie też sobie czasem na tym stawać, na przykład do zabaw ruchowych, no to dobrze, żeby były większe. Jeśli mają być tylko do układania na podłodze, a macie na przykład malutką salę, to robimy sobie wtedy mniejsze. To nie ma właściwie znaczenia, jakiej wielkości będą. To już po prostu jak wam pasuje. Ja gdzieś takie mam zrobione 20 na 20, mam też dorobione mniejsze do nich, do tego dojdziemy chwilkę później, więc tutaj każdy robi jak mu pasuje. Taki wymiar 20 jest dość fajny, bo mieści się stópka, wygodnie się dzieciom układa, jednocześnie nie zajmują też wcale dużo miejsca, więc może być tyle. Tutaj mamy wersję taką troszkę bardziej bajkową, no ale kwadraty są zwyczajnie łatwiejsze do zrobienia, a kształcimy dokładnie to samo, takie same ćwiczenia przy tym robimy, a kwadraty wystarczy sobie po prostu wyciąć z kolorowego papieru i właściwie mamy już całe przygotowanie za nami. Ania, a jak myślisz, a gdyby na przykład wyciąć, bo tak się zastanawiam, z czego jeszcze można zrobić takie kwadraty? Na przykład gdyby wyciąć je z jakiegoś kawałka wykładziny, no okej, nie będą wtedy w danych kolorach, tak? Ale mogłyby stanowić jakieś takie właśnie taką przestrzeń, tak? Żeby odmierzać te kroki, prawda? Gdzieś tam wyznaczyć ścieżkę i tak dalej. Wykładzina często jest też czymś gdzieś tam podszyta i gdyby ją położyć nawet na podłodze, to ona nie będzie się ślizgała, tak jak na przykład kwadraty, które były wycięte z papieru, które są zalaminowane, one mogą się troszeczkę ślizgać na przykład na podłodze, tak? Tak. Także na przykład można by wykorzystać, gdzieś zapytać rodziców, czy gdzieś jakiś kawałek wykładziny i powycinać te kwadraty. No nie wiem, no tak teraz myślę sobie właśnie, czy można by było to jakoś tak zorganizować. Tak, można, jak sobie kto wymyśli, tak będzie dobrze. Dlatego staramy się też pokazać, że są różne możliwości. Mogą to być kwadraty, ale mogą to być zwyczajnie wzięte z kuchni talerzyki. I to też się sprawdza, mimo tego, że tu jest kwadrat, a tam jest okrąg i wcale nie jest to ze sobą połączone, a jak najbardziej można zrobić na tym zajęcia z elementami kodowania i to nie jest żadnym problemem, więc luz. Tutaj ktoś pisze, że 20 na 20 są fajne, bo pasują mu do robota. No, też fajnie. Właśnie to jest istotne, żeby robić głównie pod siebie. Jaki wam jest potrzebny wymiar, taki trzeba zrobić, bo to wy będziecie tego używać z waszymi dziećmi i wy będziecie wiedzieć, co wam się sprawdzi najlepiej. No i teraz tak, jak już mamy ułożone te nasze kwadraty i przeszliśmy już to, w jaki sposób to można ułożyć, poćwiczyliśmy sobie wszystkie te różne opcje, jak sudoku, jak nie sudoku, jak w rozsypance kolory, jak pogrupowane, to możemy sobie teraz tutaj dobrać jakąś postać. Ja tu mam takiego zrobionego, przepraszam, nazwałam go sobie Cody kolorem, jakiegoś ludzika, ale to może być maskotka, to może być położony klocek, to może być wszystko. I będziemy sobie tutaj, zobaczcie, rozrysowywać, rozpisywać kod. Kod możemy przedstawiać na różne sposoby. Możemy to zrobić za pomocą ustnej instrukcji i po prostu informować, jakie są założenia. Możemy to zrobić właśnie za pomocą jakichś symboli. Tutaj chyba takich najbardziej prosty przykład, jaki może być. Po prostu kawałek kartki, pisak jakiś, kredka i za pomocą strzałek zaznaczamy, jak będzie wyglądał kod. Na tym zdjęciu założenie było takie, zaraz ja tu sobie zerknę, tak, że na każdym kolorze ten kod i kolor, czyli ten ludzik, ma stanąć trzy razy.
Jego zadaniem w ogóle jest dojście do tej kolorowej planety tutaj, ale ma do niej dojść w taki sposób, żeby po drodze na każdym kolorze postał sobie 3 razy. I to wyszło tak tutaj z kodu, że będzie wędrował tędy, tędy, później pójdzie do góry, ja może sobie wezmę kredkę, mi się może tu uda. O, zniknęła nam Asia. Gdzie jesteś, Asiu? Zniknęła Asia. Może się zaraz pojawi. O, i zobaczcie, i on będzie szedł tędy, bo mamy 3 strzałki w prawą stronę. Przepraszam, potem pójdzie o 1 pole do góry. O, tu mi coś trochę nie wyszło. Znowu teraz, jak nam pokazuje kod, 2 strzałki w lewą stronę. Następnie 1 strzałka do góry, 2 strzałki w prawą stronę, 1 do góry i tu już idziemy sobie na planetę. I sprawdzamy, mamy 3 niebieskie, mamy 3 żółte, mamy 3 czerwone, mamy i 3 zielone, mamy. Czyli ułożyliśmy drogę zgodnie z podanym kodem. Tutaj widzicie, mamy go rozpisanego na 2 sposoby. Pierwszy to jest taki dłuższy i od takiego zaczynamy. Potem można taki kod już sobie troszkę skrócić i jeśli mają być 3 strzałki, to nie musimy ich 3 razy zaznaczać, tylko wystarczy nam 3 i 3 strzałeczka. Tutaj przechodzimy teraz na to zdjęcie. Również nasz kod i kolor ma dojść w to samo miejsce, również na tą kolorową planetę, ale tym razem założenie jest takie, że na każdym kolorze ma być 2 razy. Więc tu już rozpisałam kod, idziemy 2 razy w prawo, raz do góry, raz w lewo, raz w prawo, raz do góry, przepraszam, raz w prawo, raz do góry, i raz w lewo. O, widzicie? No i generalnie też udało nam się zrobić drogę zgodnie z tym założonym kodem. Dobrze. Można tutaj tych zadań ułożyć całe mnóstwo, bo możemy sobie zrobić takie założenie, że ma dotrzeć kod i kolor do swojej kolorowej planety, ale w taki sposób, żeby na przykład nie przechodził przez pole niebieskie. I wtedy dzieci szukają, jaka to może być droga i za pomocą strzałeczek rozrysowują. Jeśli mamy do czynienia z 3-latkami, 4, to dobrze wtedy im przygotować na karteczkach już te strzałki gotowe i zaczynać od tego, że układają tylko, że nie same nie rysują strzałek, tylko po prostu układają. I taki przykład, jak mamy tutaj podany, będzie za trudny dla dziecka 3-letniego. Dziecko takie w wieku 3-4 lata, to myślę na początku, jak będziecie zaczynać, jeśli będzie przechodziło z tego punktu do tej karteczki żółtej, to na początek będzie wystarczające. Zaczynamy od czegoś prostego, bo jak powiemy, że na każdym kolorze ma stanąć 3 razy, to nie jest na początek do ogarnięcia dla małego dziecka. Spokojnie, pomalutku, zaczynamy naprawdę od takich 2 kroków, w jedną stronę, w drugą stronę i dopiero wtedy możemy sobie gdzieś tam troszkę bardziej poszaleć. Jeśli wprowadzamy, jeszcze tam przy symbolach, wcześniej nie powiedziałam tego, jeśli pracujemy z małymi dziećmi, to różne symbole typu strzałki, czy jeśli sobie wprowadzamy jakieś symbole obrotu, podskoku, to możemy fajnie to robić na przykładzie zabaw ruchowych. Taka chyba jedna z bardziej znanych zabaw ruchowych w przedszkolach, gdzie, o, jesteś, Asiu, fajnie, już widzimy, Asia wróciła do nas. Kiedy gra muzyka i dzieci się nie poruszają po sali,
a przestaje grać i pokazujemy im jakiś symbol i one wtedy to wykonują. W ten sposób sobie te symbole utrwalają i jak później gdzieś przychodzi nam właśnie ułożyć jakiś taki kod, to one już będą wiedziały, o co chodzi. Aniu, jest pytanie, czy dzieci same też wymyślają te kody do warunku? Tak. Takie jest pytanie. Super, super, bardzo dobre pytanie. Kody fajnie, jeśli można ułożyć właśnie wspólnie z dzieciakami. Wspólnie z dzieciakami i jeśli decydujemy się na tego typu rozwiązanie, że to dzieciaki wymyślają, jaki może być symbol do jakiejś czynności, to wtedy, co nie wymyślą, to naprawdę to jest świetny symbol. I żeby później nie było sytuacji, że aha, no dobra, ale zostajemy przy strzałce. No to nie, jak już wymyślą, no to doceńmy. To jest właśnie ten moment tej kreatywności, bo jeśli tak zgasimy ich na początku, no to fajnie nie będzie, więc... A każdy kod, każdy symbol będzie ok, tylko ważne, żeby po prostu dobrze to wytłumaczyć i żeby to po prostu było jasne, że to znaczy to i konkretnie to. Dobrze, teraz już tutaj ale, troszkę... Ale też mogą, poczekaj, ale też mogą wykonać według instrukcji. Tak. Tak. I jeszcze mamy jedno pytanie, nie, pytanie czy propozycję, że można ustawić na przykład symbole jabłuszek na niektórych polach i wtedy dzieciom łatwiej zakodować na początku drogę tak, aby uzbierać ich jak najwięcej. Tak, super, rewelacyjnie, tak, jak najbardziej. I tutaj też mamy pewien warunek od razu wprowadzony, bo muszą tak przejść drogę, żeby pozbierać właśnie, tak jak ktoś tutaj zaproponował jabłuszka i to już wtedy dochodzimy do warunku, a rzeczywiście wtedy z automatu troszkę im się też nasuwa ta droga, jak ona będzie przebiegała, jak najbardziej. Tutaj można sobie położyć wszystko i można właśnie albo na zasadzie, że na tym trzeba przejść, albo wręcz odwrotnie, typu, że nie wiem, założymy sobie, że tu jest przepaść, tak? Że wszystkie żółte to się wpada do jakiejś wielkiej dziury, czy no co tam sobie aktualnie wymyślicie i że dlatego na żółtych absolutnie stanąć nie wolno. Tu już nie będziemy omawiać każdego kodu osobno, bo widzę, że już jakoś czas szybciutko leci, ale tu jest generalnie zadanie takie same, tylko przy innym ułożeniu, tak? Nie można, tutaj wydaje mi się, że trzeba było tylko po zielonych i czerwonych, tak? Można to zrobić również w ten sposób, że zaznaczymy, nawet nie musimy mówić, jakie jest założenie. Możemy sobie pokazać przekreślony żółty, przekreślony niebieski i już będą dzieci wiedziały, że muszą iść po czerwonym i po zielonym. Dobrze, jak już opanujemy sobie te łatwiejsze ćwiczenia, wtedy możemy też chociażby z takich kolorowych kwadratów budować jakieś labirynty. Możemy bardziej skomplikowane konstrukcje sobie tworzyć. Na przykładzie takiego labiryntu, ja tego dzisiaj nie będę już dokładnie opowiadać, do takich rzeczy dojdziemy na kolejnych warsztatach, ale na przykładzie takiego labiryntu można sobie właśnie fajnie wprowadzać warunki i można sobie wprowadzać też od razu powtórzenia. Ale do tego jeszcze wrócimy, to tylko tak informacyjnie, że takie kwadraty w sumie można na wiele różnych sposobów sobie wykorzystać. A teraz... Poczekaj, mamy pytanie, czy realizując zajęcia w tygodniu kodowania można korzystać z pokazanych pomysłów? Tak, tak. Oczywiście, nawet trzeba. Bardziej. Po to pokazujemy. Poza tym ja od razu powiem, że jak gdzieś mam jakąś informację, czasami ktoś napisze, że skorzystał z jakiegoś pomysłu, to jest chyba coś najmilszego, co może spotkać, jak gdzieś się coś umieści i później się widzi, że ktoś to wykorzystał. A jeśli jeszcze gdzieś coś tam doda od siebie i podkręci ten pomysł, to jest w ogóle już wtedy super i naprawdę tak się robi przyjemnie, że więc spokojnie, jeśli macie tylko ochotę z czegoś skorzystać, to my, prawda, Asia, będziemy bardzo, bardzo
tego zadowolone. Tak, bardzo. I słuchajcie, zgłaszajcie to jako wydarzenia. To nie muszą być tylko wasze wymyślone pomysły. To mogą być pomysły podpatrzone. My też podpatrujemy pomysły innych. Te nasze pomysły powstają na bazie czyichś pomysłów. To jest tak, że inspirujemy się nawzajem, więc zgłaszajcie wydarzenia, korzystajcie z tych pomysłów, będzie moc. Jak najbardziej. A tu już widać moje dzieciaki. Moje dzieciaki są małe, mają 3 lata. Więc my zaczynamy od rzeczy najłatwiejszych, gdzie najpierw segregujemy po prostu niebieskie do niebieskich, czerwone do czerwonych, zielone do zielonych i tak dalej, a tutaj zapoznajemy się właśnie pomału z symbolami, jaki znaczek to będzie obrót. No bo no, też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli te dzieci są małe, to i też trzeba pomału tutaj iść z materiałem i nie szaleć od razu, pomaleńku, nikt was nie goni, nic nie jest na jakiś tam termin, więc każdy w jakim tempie sobie zrobi, w takim będzie super. O, i tutaj z moich rzeczy to już będzie ostatnie, szybciutko powiem i już oddam głos Asi. Tutaj są krzesełka, krzesełek ustawiłam 16, też 4×4. Czym więcej ich ustawimy, tym będzie zadanie trudniejsze, będzie więcej możliwości i dla starszych dzieci fajniejsze. Krzesełka można sobie równie dobrze wynieść na dwór. Myślę, że krzesełka też się właśnie fajnie nadają na kodełik. I na tych krzesełkach wyszedł mój duży błąd. Bo ja sobie wymyśliłam scenariusz. Scenariusz, którego nie zrobiłam wcześniej. Nawet sobie wyrysowałam piękne krzesełka. Na szczęście ich nie widzicie, bo one się nie nadawały do pokazywania. I ja sobie tam założyłam w ten sposób, że jeśli, tak jak mam tutaj Karolinkę, i Karolinka ma przejść tylko z tego krzesełka na to krzesełko. Niby proste. Więc ja sobie założyłam, że no co, dwie strzałki w lewą stronę, no bo dwa krzesełka i już jest na miejscu. Ale jak spróbowałam zrobić to z dziećmi, to się okazało, że Karolinka wstała. No bo tak, siedziała na krzesełku, żeby przejść na krzesełko, wypada wstać. A ja tego w ogóle nie uwzględniłam. Rozpisując taki kod, musicie pamiętać, że jeśli kiedyś będziemy to robić gdzieś tam na komputerze, to komputer się nie domyśli, że trzeba wstać z tego krzesełka. On musi mieć każdy etap bardzo precyzyjnie rozpisany. No i tutaj się właśnie zorientowałam, że aha, no tak. I o ile jeszcze z tym zadaniem nie było problemu, to tu jak miała przejść, tu jest zaznaczone krzesełko z tą pierwszą uśmiechniętą buzią do tego i ja chciałam, żeby poszła do przodu, to ja też sobie zwyczajnie w scenariuszu zaznaczyłam strzałkę w przód. I zadowolona byłam, o, jak mi to pięknie wyszło. Po czym, jak ja powiedziałam Karolince do przodu, no to popatrzyła tak dziwnie na mnie, przysunęła się do krzesełka, no i właściwie nie wiedziała, co robić, no bo co, popchnąć krzesełko, obejść krzesełko, nie było komendy, że w prawo, więc tu się okazało, że to, co ja myślałam, że tak da się po prostu jedną strzałką załatwić, to niestety najpierw trzeba pójść jednak w bok, dopiero do przodu, dopiero gdyby chcieć na tym siąść, o na tym, to znowu trzeba by pójść w lewą stronę i jeszcze trzeba by usiąść. Więc to trzeba sobie pomału i zastanowić się, jak to odbierze osoba, która tak jakby nigdy w życiu z krzesłami nie miała do czynienia i nie wie, że to trzeba wstać, usiąść. Więc, bo kodując później na urządzeniach, to tak jak już mówiłam, komputer zrobi dokładnie to, co mu powiedzieliście. Dobra, to ja już oddam głos Asi. Mhm. Dzięki, Aniu. Słuchajcie, tutaj jest kilka pytań, na które odpowiem. Było pytanie dotyczące, czy na zalaminowanych kwadratach dziecko może się poślizgnąć. No tak, może się tak zdarzyć, tak? No z tym, że też, no wiadomo, zachowujemy jakieś tam zasady bezpieczeństwa. Można te kwadraty przykleić na jakąś dużą planszę, tak? Szary papier i tak dalej. Wtedy może się nie będziemy ślizgać. No trzeba by było pomyśleć, jak je zabezpieczyć, żeby, prawda, one się nie przesuwały.
Było też jeszcze jedno tu pytanie i chyba mi teraz umknęło. Do tych kwadratów kolorowych to jeszcze sobie zapisałam, że można na przykład robić sekwencje, tak zwane rytmy, prawda? I te rytmy też świetnie można wykorzystać. I co jeszcze? I tu była taka propozycja, i tu była jeszcze taka jedna propozycja. Aha, wiem, Krzysztof, czy mógłbyś wrzucić link, gdzie można zgłosić wydarzenie na Code Week, bo ja za chwilę też będę o nim mówiła, więc może fajnie, żeby... O, super, dzięki Krzysztof. Dobra. Jak jeszcze pojawią się jakieś pytania, Ania, to tam śledź, a ja... Bo ktoś właśnie się pyta, czy może zamiast krzeseł poduszki, jak najbardziej, można poduszki i tak jak napisał, że w krzesełkach jest fajne to, że trzeba pokombinować. Tak, sama bym na to nie wpadła, gdybym nie zobaczyła tej Karolinki, która po prostu sobie wstała, a ja w ogóle tego nie uwzględniłam. Dobra. Dobra, okej, okay, słuchajcie, ja pokażę Wam dzisiaj dwa pomysły, może więcej trochę, ale takie dwa związane ściśle z muzyką, które można wykorzystać w klasach 1-3, ale myślę, że też w przedszkolu. Będzie to kodowanie muzyki. Kodowanie muzyki i tańca. Zacznę od bum bum rurek. Być może nie wszyscy z Was mają bum bum rurki, ale wcale się tym nie przejmujcie, ponieważ bum bum rurki można zastąpić na przykład rurkami PCV. Ania to udowodniła, bo na swoim blogu opisała taką lekcję z wykorzystaniem rurek PCV przyciętych w odpowiednich długościach. Ale te bum bum rurki można zastąpić też innymi instrumentami. Ja pokażę tylko taką propozycję, jeżeli mielibyście taką możliwość wykorzystania bum bum rurek. Jeżeli nie, to będziemy myśleć o tym, jak zastąpić to, jakimi to instrumentami innymi to można zastąpić. No więc słuchajcie, bum bum rurki, jak wiecie, to są takie rurki jakby PCV w różnych kolorach. Każda rurka ma swoją odpowiednią długość i tym samym dźwięk. I teraz te dźwięki, bo tak naprawdę muzyka to jest jeden no, kod, prawda, zawierający szereg nut o różnych wartościach rytmicznych i wysokościach. I z powodzeniem te nuty można przełożyć na sekwencję właśnie jakichś kolorów, jakichś, nie wiem, układów, tak, które można odtworzyć za pomocą różnych innych instrumentów. I ja to zrobiłam tak, że wykorzystałam nuty, które są podane w takiej książeczce, którą dostaliśmy razem z tymi bumrurkami, ale można spokojnie też wykorzystać każde nuty i wystarczy tylko przypisać im kolory. I potem te kolory przekładamy na prostokąty, te nuty przekładamy na prostokąty, układamy sekwencję kolorów i odgrywamy te melodie. Tutaj akurat widzicie kurki 3, bardzo prosta melodia, przełożona, te nutki zostały przełożone tutaj właśnie na sekwencję kolorów. Każde dziecko trzymało jeden kolor i w odpowiednim momencie uderzało tym kolorem o ziemię, o podłogę, o rękę, o nogę. Ja tylko po prostu byłam dyrygentem. Oczywiście można wybrać dyrygenta spośród dzieciaków, tak? I one będą dyrygowały tą orkiestrą w swojej klasie. Tutaj mamy inną melodię zakodowaną. Chyba Panie Janie, o ile pamiętam dobrze, bo kilka ich było. Chciałam Wam tylko po prostu pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tu mamy takty, prawda, tu mamy jeszcze też pauzę, ósemki, ćwierć nuty, więc można tu sobie przyjąć jakiś taki system właśnie rozpisywania tych prostokątów. Słuchajcie, tutaj mamy filmik, który chciałabym, żebyście zobaczyli. To są moi uczniowie, uczniowie trzecioklasiści, którzy już wyszli z klasy trzeciej. Wrzucam link. Możecie obejrzeć, jak właśnie wykonali ten utwór na bum bum rurkach. Patrzeli na tablicę, tak? Ja dyrygowałam i oni odgrywali. I oni odgrywali właśnie te melodie. Może teraz nie oglądajcie, obejrzycie sobie po webinarze na spokojnie, możecie sobie po prostu tylko ten link gdzieś tam zapisać.
Jak już mówiłam, muzyka to świetna okazja do tego, żeby kodować. Miało być offline'owo. Nie byłabym sobą oczywiście, gdybym nie wrzuciła tutaj linku do jakiegoś narzędzia, które można wykorzystać. Możecie to wykorzystać na tablicy interaktywnej, ale też na komputerach, które macie w klasie, bądź tabletach. Nie, przepraszam, nie wiem, czy na tabletach to działa, nie sprawdziłam. To trzeba by było sprawdzić. Są dwie strony, na których możemy układać sekwencje dźwięków i ta tutaj po prawej stronie z małpkami to rytmy. I tutaj mamy do dyspozycji różne awatarki, tutaj akurat widzimy małpki i tym samym też różne instrumenty perkusyjne. Natomiast to po lewej stronie to sekwencje takiej melodii, gdzie możemy układać te proste melodie i odgrywać, zmieniać prędkość, więc bardzo fajna zabawa. Już wrzucam do tego linki. Pierwszy to będą sekwencje z melodią, a następny to rytm. I obiecuję, że reszta będzie offline'owa. Słuchajcie, czy znacie metodę Bati Strauss? Muszę zerknąć na czat. Tak, super. Nie wszyscy znają, okej. To ja Wam powiem, gdzie możecie podpatrzeć tę metodę i troszeczkę zorientować się, o co chodzi. Jest taka szalona nauczycielka Ola Szonka-Mińska, która bardzo lubi tę metodę i wykorzystuje ją w klasie. I to jest też tak naprawdę kodowanie muzyki, tak? Zobaczcie, to, co tutaj widzicie, to są partytury rozpisane przez nią na różne instrumenty, które grają w jednym czasie do określonej muzyki. Ona na swoim kanale YouTube, za chwilę wrzucę Wam link do jednego z filmików, pokazuje, jak te dzieciaki grają. To, co Wam pokażę, to będzie czardasz w wykonaniu klasy trzeciej z użyciem patyczków do jedzenia, patyczków do jedzenia ryżu, tak? Chińskich patyczków. Można też wykałaczki wykorzystać. Zobaczcie, jak to fajnie, wrzucam link. Jest to naprawdę niesamowita metoda, która też bardzo fajnie nadaje się do tego, żeby zakodować tę muzykę. Wrócę do poprzedniego slajdu. O, zobaczcie, tutaj mamy trójkąty, tak? Tutaj mamy tarkę, tamburyn, jakieś pałeczki, tak? To są chyba drewnienka, bębenek i one w odpowiednim czasie wchodzą, prawda? No na początek musimy nauczyć sekwencję jednego instrumentu, potem dochodzi drugi i tak dalej, także przy użyciu muzyki, tak? I tych instrumentów to wygląda naprawdę niesamowicie. Nie przejmujcie się, jeżeli nie macie instrumentów. Słuchajcie, można zrobić samemu instrumenty. Wiadomo, puszki, no to już każdy zna, wkładamy różne przedmioty do tych puszek, tak, i one wtedy wydają różne dźwięki. Można wykorzystać kapsle z butelek, które trzeba zgnieść najpierw młotkiem, potem przedziurawić i nawlec je na jakiś drucik. Będziemy mieli tamburyn. Można poprosić tatę któregoś z rodziców, tak, żeby na przykład zrobił nam taki tamburyn na drewienku, tak, gdzie będą podbijane gwoździe, a na tych gwoździach będą pozaczepiane te kapsle. Można wykorzystać, słuchajcie, można wykorzystać orzechy, teraz będzie czas na orzechy, więc zbierajcie łupinki. Przepraszam, że może nie przygotowałam sobie dzisiaj, bo teraz pomyślałam, że mogłam przygotować taki slajd z instrumentami, ale Wasza wyobraźnia jest na pewno wielka, więc już to widzicie. Słuchajcie, składamy kartkę papieru na pół, taką, która będzie się mieściła w dłoniach dziecka. Tu przyklejamy łupinki orzecha i mamy piękne kastaniety. Oczywiście bębenki można zrobić z puszek po kukurydzy, czy też po jakichś ananasach, tak? Jak wpiszecie, słuchajcie, jak znacie Pinteresta,
to wpiszcie w tym Pinterestie instrumenty muzyczne. Dobrze by było, jakbyście wpisali to w języku angielskim, bo wtedy więcej, myślę, wyników wyszukiwania, ale na Google Grafika też można wpisać sobie instrumenty muzyczne własnej roboty, domowej roboty. Na pewno znajdziecie mnóstwo fajnych pomysłów, jak zrobić z dzieciakami takie instrumenty muzyczne, a potem zakodować jakiś utwór i odegrać go na przykład przed całą szkołą. Także to jest też, myślę, że bardzo fajny. O, dzięki Krzysiu za linka do Pinteresta. To jest fajny pomysł na to, żeby właśnie chociażby zorganizować jakiś event na Code Week i pograć, bo ta muzyka jest naprawdę bardzo fajnym materiałem do tego, żeby popracować. Lecimy dalej. Tutaj jest Bati Strauss. Okej, słuchajcie, jesteśmy przy muzyce. Oczywiście graliśmy, teraz będziemy tańczyć. Rok temu z okazji wydarzenia Code Week, ambasadorzy Code Week w Europie nagrali taniec, który się nazywa Robodance. Już wklejam Wam link do tego tańca. Możecie go podpatrzeć sobie tutaj za chwilkę, a jeżeli chcecie teraz sobie podpatrzeć, to patrzcie, ja będę opowiadała o tym chwilkę. Jest to specyficzna muzyka, która została skomponowana z okazji tego wydarzenia Code Week. Za chwilę też podam link do strony, gdzie możecie znaleźć tę muzykę. I jest to określona sekwencja ruchów wykonywanych przez ludzi. Czyli taki taniec robota, prawda? To bardzo fajna okazja do tego, żeby stworzyć właśnie taki taniec. Jak wpiszecie sobie na YouTube Robodance i jeszcze dodacie Code Week, bo jak wpiszecie samo Robodance, to mogą te wyniki być takie nie bardzo nieadekwatne do wydarzenia, ale jak do słowa Robodance dodacie Code Week, to znajdziecie dużo fajnych filmów. Dzieciaki tańczyły w szkołach ten taniec. Nawet widziałam, słuchajcie, taki filmik, gdzie dzieciaki w wodzie stały, gdzieś pewnie na jakichś Hawajach, no nie, może na Hawajach nie, ale w jakimś ciepłym kraju, stały po pas w wodzie i tańczyły właśnie ten Robodance. To było niesamowite, bardzo fajne. Oczywiście to mnie bardzo zainspirowało i razem z moimi uczniami stworzyłam taki taniec. Trochę podpatrzyliśmy ruchy, które wykonywali ambasadorzy Code Week i trochę je zmodyfikowaliśmy, wprowadziliśmy kilka swoich ruchów i jak widzicie tutaj, na tablicy sobie wyrysowaliśmy o te ruchy, tak, i teraz tak. Kółeczko, no to jest głowa, prawda? I tutaj mamy najpierw jedna strzałka do góry, no to oznaczało rękę. O, czekajcie, muszę się w kadrze zmieścić, dobra. Potem mamy dwie strzałki, czyli mamy dwie ręce, dobra, będę pokazywać tak. Potem mamy w dół strzałki, czyli jest tu głowa w dół i ręce również. Potem podnosimy się. Potem widzicie, tutaj jest taki zawijasek. To zawijasek przy strzałce, która oznacza rękę, więc w tym momencie jest to ten zawijasek wykonany ręką, tak? Tutaj mamy shake your body, czyli potrząsanie całym ciałem, tutaj mamy naprzemienne te ruchy i tak dalej. Słuchajcie, to możecie zrobić tak, jak tutaj jest na tablicy, możecie zrobić sobie print screen i wykorzystać ten pomysł, ale ja myślę, że wasze dzieciaki będą na pewno miały mnóstwo pomysłów i będziecie umieli sami stworzyć razem z nimi swój własny taniec. Wrzucam link do filmiku, który nagrałam w mojej klasie i myślę, że taki taniec będzie sobie można stworzyć. To nie musi być kompletnie tak, prawda, układ, że ręce do góry, ręce w dół i tak dalej. To mogą być na przykład, słuchajcie, nie wiem, krok w prawo, krok w lewo, obrót, podskok, prawda, klaśnięcie, zawołanie, hej, hej, ho, prawda, i tak dalej. Skoki do przodu, dwa skoki do tyłu. To naprawdę od Was zależy, jak to będzie wyglądało. Dzieciaki na pewno, jak pokażecie im i powiecie, chodźcie, słuchajcie, zrobimy sami taki taniec i damy tutaj czadu, to one na pewno coś wymyślą. Możecie podzielić ich na grupy, wtedy będzie współpraca, swoje pomysły będą musiały skonfrontować i na przykład każda grupa może ułożyć taką sekwencję kroków.
oczywiście można się wcześniej umówić, co oznaczają dane symbole, a potem możecie się powymieniać, na przykład grupy mogą się powymieniać tymi sekwencjami i każda grupa ma za zadanie odtańczyć taniec grupy poprzedniej. Słuchajcie, tak pomyślałam sobie, jak już mówię o tym RoboDance, bo w zeszłym roku to było dosyć fajne, ja myślę, że w tym roku możemy podbić serca Europejczyków naszym RoboDance i to by było super, bo być może, że Włochów nie przebijemy w liczbie zgłoszonych eventów. Jeszcze mamy szansę. No ja wiem, mamy szansę, ale tam Włosi po prostu chyba pilnują, jak my będziemy z Wyszkoła, oni tam, ale dobra, spokojnie, zobaczymy. Ale, uwaga, możemy na przykład podbić serca Europejczyków naszym RoboDance, dlatego wymyśliłam dla Was wszystkich, tutaj dzisiaj obecnych, jest nas ile osób? 313, wow, super. Kurczę, ale to będzie niesamowite przedsięwzięcie. Wymyśliłam coś takiego, żebyśmy sobie stworzyli taki taniec. I tutaj macie skrypt, który zrobiłam w Scratchu, trochę go przerobiłam. Co macie zrobić? To jest zadanie dla Was, które musicie odkodować, czyli kiedy otrzymam komunikat Code Week 2016, czyli kiedy to nastąpi, Ania? 15? Czekaj. Października, nie września, wrzesień już dawno za nami, tak. 15 października, dokładnie, otrzymujemy komunikat Code Week 2016 rozpoczęty. Wtedy tak. Nagrywacie filmik swoim telefonem, smartfonem bądź tabletem, najłatwiej, ponieważ kamery nagrywają te filmy w bardzo dużych rozdzielczościach i w takich, że tak powiem, rozszerzeniach tych AVI różnych, potem to ciężko konwertować, więc najlepiej, nawet jeżeli to będzie, słuchajcie, nawet jeżeli wasz smartfon nie jest, uważacie, nie jest jakiś tam ekstra, super, hiper, na pewno nagrywa filmiki. Możecie, jeżeli nie macie smartfona, to poproście może uczeń, któryś ma i mógłby to nagrać. Więc nagrywamy filmik, oczywiście wcześniej przygotowujemy to z dzieciakami, tak? Uczymy się, a w tym dniu nagrywamy. Jak już to będziemy mieli, kolejny krok, wyślij to pod adres apanacki@gmail.com, czyli do mnie. Moja skrzynka będzie oblężona, pewnie już to widzę, ale okej, jestem gotowa. Niech podbiera trochę. Tak, właśnie, więc apanacki@gmail.com, wysyłamy pod ten adres filmik i co? I grzecznie czekamy na montaż filmiku, który zrobię pewnie w pocie czoła, przez trzy noce, w szale tworzenia, zrobię ten filmik, no powiedziałam A, muszę powiedzieć Z, więc myślę, że dam radę. Wy odśpiewacie dźwięk tadam. Jak wyślę Wam, opublikuję ten filmik Code Week i w ten sposób zakończymy nasz jeden wielki event z okazji Code Week. Co Wy na to? Czy podejmujecie? Filmik będzie, już widzę, dobra. Super pomysł, okej, tak, o wow, dobra, świetnie, no super, ja wiedziałam, że... Ktoś się pyta, czy sam taniec może być wydarzeniem. Może być jak najbardziej. Tak, oczywiście. Właśnie ten tańc, to zorganizowanie tego tańca, to może być wydarzenie. Słuchajcie, nauczcie się tego tańca, zróbcie jakiś wielki plakat, a potem przed szkołą zgońcie całą społeczność szkolną na jakieś boisko wielkie, wystawcie głośniki, włączcie muzykę, wasze dzieciaki z przodu pokazują, a reszta się uczy. Słuchajcie, to będzie mega event, tak? Jak taka cała szkoła, no nie wiem, wyobrażam sobie 300 uczniów na przykład w szkole, tak? To nie, że oni nie są wczesnoszkolni, okej, okay, to nie, że nie są w programie Mistrzowie Kodowania. Oni też mogą wziąć w tym udział. Więc pomyślcie, to będzie naprawdę, tak myślę, chyba wielkie, wielkie wydarzenie. I to nic, że koleżanka na przykład tam zgłosi, albo że ja zgłoszę na przykład tworzenie RoboDance. Wy też możecie, tak? Bo to są całkiem oddzielne eventy w każdej szkole. Tu chodzi o te miejsca, gdzie się to dzieje, tak? To nie jest tak, że to musi być nagle 1000 różnych pomysłów. To może być jeden pomysł realizowany w
w wielu szkołach. Także słuchajcie, no, myślę, że taki deadline, czyli taki końcowy termin przysłania tego filmiku, to przyjmijmy sobie koniec Code Week, to znaczy koniec, taki umowny koniec Code Week, czyli tutaj popatrzcie, mamy 23 października. Tak, 15 możecie zacząć wcześniej, do 23 możecie przesłać, no jak ktoś prześle 24, no to pewnie jeszcze się nie spóźni, bo będę czekała do ostatniej chwili na te filmy, ale będę je tam skrupulatnie sobie gromadziła, żeby je potem złożyć. Być może nie będzie też tak, że wszystkich, jakby całych, bo jeżeli nagracie na przykład filmik 5-minutowy, to wyobraźcie sobie, jakby 300 osób przesłało filmiki razy 5, tak, to mielibyśmy strasznie długi film pełnometrażowy, więc ja być może powycinam tylko sekwencje, tak, i je posklejam jakoś tak fajnie, żeby to stworzyło jakąś taką dynamiczną całość. I tak, przypominam właśnie datę 15-23 października. Tak więc pomyślcie, na pewno nam się uda. I teraz jeszcze obiecałam, że podam miejsca, gdzie to wszystko można znaleźć. Na stronie codeweek.it/ode-to-code, bo tak właściwie się ten taniec nazywa, Ode to Code, już wrzucam, hop. Na tej stronie znajdziecie pliki muzyczne, które możecie wykorzystać. Tam jest ich kilka. Każdy można pobrać, ponieważ one są na wolnej licencji, najprawdopodobniej tak, bo skoro są udostępnione i są do pobrania, więc możemy je pobierać. I możecie sobie pobrać tą MP3 i wykorzystać do stworzenia swojego tańca. Tak. A ja wam tylko mam nadzieję, że... Mogę sekundkę, Asia? My w tamtym roku zobaczyliśmy, jak tańczyły dzieci Asi i też z przedszkolakami zrobiliśmy swój robodance, oczywiście na możliwości przedszkolaków, ale mieliśmy później szkolenie dla dyrektorów innych placówek i tańczyły z nami też panie dyrektor i naprawdę, naprawdę było fajnie, więc taki taniec, super sprawa. Dokładnie, powtarzam mój adres. apanaski@gmail.com. Możecie sobie, słuchajcie, zróbcie sobie zrzut ekranu. Najlepiej. Jeżeli będziecie potrzebowali tego adresu, napiszcie do Krzysztofa. Krzysztof, podasz mój adres, jak ktoś napisze. Ja wiem, że ty odbierasz bardzo dużo maili, ale myślę, że takie zapytanie nie zostanie bez odzewu. Jeżeli ktoś będzie potrzebował mojego maila, można mnie na Facebooku też znaleźć i napisać na czacie prośbę o adres mailowy. Widziałam, że się ucieszysz, Krzysztof. O adres mailowy i wtedy oczywiście odpiszę. Proszę napisać, że to jest w celu właśnie wysłania tego filmiku Code Week. Patrzcie, tu jeszcze jest taki bardzo fajny pomysł na zaznaczenie na przykład tego dnia. Można zrobić z dzieciakami taki znaczek imitujący to logo. Zobaczcie, tutaj wrócę do poprzedniego slajdu. O, widzicie, tak? Tu jest takie logo fajne z tych kolorowych kółeczek i ktoś tu wymyślił właśnie taką instalację przed klasą, można albo w klasie, ja na pewno zrobię, bo to mi się bardzo spodobało i pomyślałam, że wam też się spodoba, dlatego wrzuciłam tutaj to zdjęcie, kilka balonów i można tu na sznureczku je poprzywiązywać, dopisać Code Week i tu kodujemy, tak, jest moc. Co? Cóż, mamy 15 po 8, Ania, dobry czas. Tak, jeszcze tylko mogę powiedzieć. Generalnie wydarzenia też możecie robić nie tylko w szkołach czy przedszkolach, możecie sobie zrobić również w domach. Jak macie prywatne dzieciaki, mogą zaprosić dwóch, trzech kolegów, albo po prostu rodzinnie, mama, tata, dzieci i też można sobie pokodować coś wspólnie i też jak najbardziej można to zgłosić jako wydarzenie, a będziemy bliżej Włochów. No. Dokładnie tak. Tak, tu ktoś napisał, że Krzysztof jest wielki i zawsze odpisuje. No pewnie, no Krzysztof to mistrz, więc jak ma nie odpisywać?
Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to na początek, tak, na taki mały początek, to i tak dużo i to chyba byłoby na tyle, bo jak mamy bardzo dużo tych informacji, to one gdzieś tam potem nam ulatują, prawda, mamy mętlik w głowie, chciałobyśmy wszystko naraz, ja tak mam przynajmniej, że jak jestem na jakiejś wielkiej konferencji i widzę dużo fajnych pomysłów, to wszystkie chciałabym od razu realizować, a potem okazuje się, że na żaden nie mam czasu albo prawda, jakieś takie właśnie zrywy, więc ja myślę, że tutaj tych kilka propozycji od Ani, oczywiście słuchajcie, Ania pracuje z przedszkolakami, ale te pomysły można też przenieść na pole klas 1-3, tak? Także nawet i ze starszymi można by było pewne rzeczy zrealizować, gdyby je troszeczkę urozmaicić. Przecież na tych kwadratach mogą być jakieś, nie wiem, zadania do wykonania, prawda? Jakieś challenge i tak dalej, więc ja myślę, że każdy program, każdy pomysł da się zaadaptować na daną grupę. Sylaby mogą być dokładnie. Tak więc myślę, że z tego, co tutaj dzisiaj zobaczyliście, skorzystacie. Jeżeli będziecie chcieli się podzielić tym, co robicie, to myślę, że warto zarejestrować sobie wydarzenie, a potem tam się pochwalić i pokazać, co robiliście, jak działaliście. Nie bójcie się, pytajcie, tak? Pytajcie, jesteśmy na stronach internetowych, Ani blog widzę, że już był podany. Ja jeszcze podam tutaj swojego bloga dotyczącego programowania, na którym zaczęłam niedawno opisywać wzorem Ani swoje działania. Możecie też pisać w komentarzach zapytania. Działajcie, wasza kreatywność jest na pewno wielka i to, co zrobicie, to na pewno będzie dobre, na pewno nie bójcie się, tak? Przede wszystkim nie bójcie się błędów, błędy są ok, bo pokazują nam, co możemy zmienić, jak zmienić, tak? Więc myślę, że to będzie naprawdę super fajne wydarzenie i ten rok będzie obfitujący w takie super, mega fajne działania. Ania, czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć? Ja nie. Mam nadzieję, że nie przestraszyłyśmy Was w żaden sposób. Jak jakieś pytania są, to zapraszamy. Łatwo nas znaleźć na Facebooku. Ja zapraszam również, mój blog też ma stronę na Facebooku. Też wpisując kodowanie na dywanie można go odnaleźć, można tam zawsze pytanie zadać, więc zapraszamy. No, mam fajne słowa. Za ile? Kiedy jest następny webinar? Mam nadzieję, że będziecie również na następny. Już mówię. Że będziecie wszyscy z nami, i poznacie kolejne nasze pomysły, będziecie mieli okazję na kolejne inspiracje. Zapraszamy, bardzo dziękujemy za miłe słowa. Tutaj sypią się, słuchajcie, naprawdę setki miłych słów. To jest naprawdę bardzo fajne, bo ten feedback jest bardzo ważny. Może jeszcze ktoś ma jakieś ważne pytanie, chciałby jeszcze... Próbujcie, tak, z przedszkolakami, naprawdę nie bójcie się. Fajnie, cieszymy się, że mogłyśmy, cudne babki. Haha, dzięki, super. Strach poszedł w las, ekstra, właśnie o to chodzi, słuchajcie. Nie, to właśnie tak oswajamy to kodowanie, tak, że to nie jest naprawdę takie straszne. A zobaczycie w kolejnych webinarach i jeszcze na tych innych, na które się też z pewnością zapisaliście, że to nie jest nic właśnie jakiegoś strasznego, że to jest naprawdę super fajna zabawa. Już robię kwadraty. Patrz, Ania, no szok. Jutro wykupią wszystkie laminarki na Allegro i folie do laminowania. Super. To tak samo jak packi na muchy, prawda? Albo te patyczki.
Albo patyczki, właśnie. Obejrzyjcie kanał Oli Szoń-Kamińskiej. Ona naprawdę jest, słuchajcie, powiem tak kolokwialnie, wymiataczką, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle. Co ona robi z tymi dzieciakami, to są po prostu cudawianki. Tam na jej kanale znajdziecie dużo fajnych inspiracji. A jeszcze ktoś się pytał, jak długo ma trwać zgłoszone wydarzenie na Code Week. Pełna dowolność, nie ma jakichś wymagań. Godzina, to może być taka jednostka lekcyjna, tak? Jedna godzinka, jedno działanie po prostu, tak? To jest jako jedno wydarzenie. Jak zgłosicie trzylatki, to nie musi być pełna godzina. Jeśli pokodujecie sobie 20 minut, to też jest super, tak. Bo wiadomo, że te dzieci więcej nie wytrzymają i dla nich to jest fajna sprawa. Więc tu nie ma żadnych wytycznych, jeśli o to chodzi. Będzie. A następny, super. To Krzysio może. Krzysiu, kiedy następny termin? Ale jaki, czego termin? Szkolenia? 15 listopada. 15 listopada. Pisała Ludwika, dziękujemy Ludwika, tak, 15 listopada. O, i Kasia wpisała. My tylko takie nieogarnięte. Dobra. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy na kolejny webinar, nie możemy się już doczekać. Bardzo fajnie, że byliście. Idźcie i siejcie dalej i działajcie z dzieciakami, bawcie się, kodujcie, pokażcie nam potem, jak to wyszło. I czekam na filmik. Jestem przygotowana na tę inwazję. Wyczyszczę skrzynkę specjalnie, żeby się nie zapchała. Dobra, do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia w następnym.